Harry Styles, były członek powstałego w X Factor One Direction i Olivia Wilde, znana z roli trzynastki w serialu Doctor House, są parą. Od czasu, gdy paparazzi przyłapali ich trzymających się za ręce, nie cichną kontrowersje z nimi związane. Różnica wieku, kłamstwa, a może związek zbudowany na zdradzie? Cześć, tu Lady Plotka. Jak doszukali się fani muzyka, już kiedyś z zespołem One Direction nagrał piosenkę Olivia, gdzie śpiewał: żyję dla ciebie, tęsknię za tobą, Olivio. Jestem ciekawa, czy już wtedy miał na myśli Olivię Wilde. Posłuchajcie, co wiemy do tej pory o ich romansie. Kliknij subskrybuj, by być na bieżąco z życiem gwiazd. Harry Styles nigdy nie ukrywał, że lubi starsze dziewczyny. W wieku 17 lat spotykał się z 32-letnią prezenterką Caroline Fleck. Podczas wywiadu w 2012 roku wyznał, że lubi spotykać się ze starszymi dziewczynami, o ile są młodsze od jego mamy. Pierwsze plotki o romansie 26-letniego Harry'ego Stylesa i 36-letniej Olivia Wilde wypłynęły na początku tego roku. Para oficjalnie potwierdziła swój związek chwilę później, przybywając razem na ślub menadżera muzyka, gdzie non-stop trzymali się za ręce. Ponoć Harry przedstawiał wszystkim Olivię jako swoją dziewczynę. Para poznała się na planie filmu Nie martw się kochanie, którego Olivia Wilde jest reżyserką, a w jednej z głównych ról możemy zobaczyć właśnie Harry'ego Stylesa. Już w listopadzie paparazzi zrobili zdjęcie Harry'emu, który wchodził do przyczepy Olivii na planie filmu, co teraz jeszcze bardziej podsyciło plotki. W tym samym czasie wypłynęła informacja, że aktorka rozstała się prawdopodobnie kilka miesięcy wcześniej ze swoim narzeczonym, gwiazdą Saturday Night Live, Jasonem Sudeikisem, z którym była prawie 8 lat i ma dwójkę dzieci. Ponoć Harry Styles i Olivia Wilde byli bardzo ostrożni, a romans udało im się utrzymać dosyć długo w tajemnicy dzięki potajemnym schadzkom w domu znanego z Carpool Karaoke Jamesa Cordena. Jedne źródła donosiły, że to właśnie romans Olivii z młodszym o 10 lat Harrym Stylesem miał być głównym powodem rozstania aktorki z partnerem. Ponoć gdy Jason dowiedział się o romansie, to złamało mu serce, jednak podobno wciąż mocno kocha swoją byłą narzeczoną i nadal liczy na to, że Olivia wróci do rodziny. Sprawa okazała się jednak dużo bardziej skomplikowana niż wydawało się na początku, ponieważ inne zachodnie media donoszą, że Harry Styles wcale nie wiedział o związku Olivia Wilde, gdy zaczął z nią romansować. Ponoć aktorka nie poinformowała muzyka o swojej skomplikowanej sytuacji, a gdy się poznali, miała powiedzieć, że jest singielką. W tym tygodniu Harry i Olivia wrócili na plan filmu Nie martw się kochanie, więc może niedługo dowiemy się prawdy na ich temat. Ponoć Olivia Wilde od dawna zafascynowana jest Harrym Stylesem i bacznie przyglądała się jego karierze. Broniła go na przykład, gdy krytykowano go za jego kobiece stylizacje. Ponoć nie przeszkadza jej też młody wiek muzyka. Jestem bardzo ciekawa, czy wy też jesteście zaszokowani ich romansem? Koniecznie napiszcie o tym w komentarzach. Jeśli podobał wam się ten filmik, dajcie łapkę w górę i zostawcie subika. Obok zobaczyć możecie więcej moich filmików, więc wiecie, co z nimi zrobić. Do zobaczenia w środę, Lady Plotka.